Mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Arcykapłan w kultowej przestrzeni Starego Testamentu, w pobożności izraelskiej, był kimś naprawdę bardzo ważnym i istotnym. Odgrywał kluczową rolę, dlatego że raz w roku, w szczególny dzień, dzień pojednania, przechodził za zasłonę do miejsca Najświętszego w świątyni izraelskiej i tam przebłagiwał Boga za grzechy. Najpierw za swoje grzechy i grzechy innych kapłanów, a później została sprawowana ofiara za grzechy ludu izraelskiego względem Boga Jahwe. Czytamy o arcykapłanie Panu Jezusie Chrystusie, który umierając na krzyżu stał się ofiarą przebłagalną, krwawą, niepowtarzalną, jedyną ofiarą przebłagalną za grzech całego świata. To miejsce niedostępne, miejsce zakazane, miejsce, które oddzielało sakrum od profanum, Boga od człowieka, zostało zweryfikowane ofiarą Pana Jezusa. Od tego momentu stworzyła się niesamowita relacja między człowiekiem a Bogiem. Już bez pośredników, bez arcykapłanów, bez przebłagiwania i twardego wyczekiwania, czy Bóg rzeczywiście mi przebaczy. Ale rozpoczęła się era wspaniałej relacji Boga z człowiekiem. W tym dzisiejszym tekście możemy przeczytać, że możemy już z ufnością, ze względu na tego arcykapłana Pana Jezusa, przystąpić do tronu Bożej łaski. Dlatego zachęcam do tego, byśmy w najbliższą niedzielę zastanowili się właśnie nad tym, kim jest Pan Jezus jako arcykapłan w naszym życiu. Jezus, największy arcykapłan, otworzył nam wszystkim ludziom drogę do Boga Ojca. A czy Ty jesteś już na tej drodze?